Niech Pan obdarzy Was spokojem. Sobota 24 tygodnia okresu zwykłego. Mogłoby się wydawać, że to polecenie, które dzisiaj święty Paweł daje Tymoteuszowi, jest prawie niemożliwe do wypełnienia. Paweł mówi do niego, wręcz byśmy powiedzieli nakazuje, bo tak pisze, nakazuje w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa, tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata ażebyś zachował przykazanie nieskalane bez zarzutu, aż do objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa. Byśmy widzieli trudne zadanie wysoko podniesiona poprzeczka, zachować przykazanie nieskalane bez zarzutu. Tak się właśnie zachowywać, tak właśnie przestrzegać przykazań bez zarzutu i przekazywać w sposób właściwy dalej. Moglibyśmy na pierwszy rzut ucha powiedzieć, jest to niemożliwe. Na szczęście mamy Ewangelię, czyli ciągle dobrą nowinę, która pokazuje, że to wszystko z Bogiem jest możliwe. To, co po ludzku jest niemożliwe, to, co u ludzi jest niemożliwe, u Boga jest możliwe. Trochę tak odpowiada Pan Jezus świętemu Piotrowi, który martwi się, kto w takim razie może się zbawić. Nikt się zbawić nie może, ale Bóg może nas zbawić, a my możemy z tym Bogiem współpracować i od Niego otrzymywać. Dlatego dobrą nowiną dzisiaj jest ta Ewangelia, Ewangelia o siewce, czyli o Bogu, który jest zatroskany, Bogu, który przychodzi i Bogu, który daje. Byśmy powiedzieli w sposób bardzo hojny, może dla niektórych nawet niewłaściwy, może nieroztropny, bo ten siewca nie sieje tylko na dobrą glebę, dobrze przygotowaną, ale sieje tam, gdzie to ziarno pada. Taki jest Bóg. Wychodzi po to, żeby siać, wychodzi po to, żeby szukać człowieka, wychodzi po to, aby dać człowiekowi to, co mu jest potrzebne, żeby tutaj na ziemi mógł żyć, czekając na przyjście i na objawienie się Jezusa Chrystusa. I możemy teraz popatrzeć na to, jak my przyjmujemy to, co Pan Bóg daje. My często patrzymy tylko na to, co my robimy, czy nam się udaje zachowywać te Boże przykazania, czy nie udaje, czy żyjemy Ewangelią, czy nie żyjemy. Patrzymy na ten wysiłek, który jest po naszej stronie. Bóg dzisiaj zaprasza do jednego wysiłku: do tego, żeby w sposób właściwy przyjąć Jego słowo, Jego łaskę, te dary, które nam daje, żeby współpracować razem z Nim, a wtedy okaże się, że przyniesiemy plon obfity. Są oczywiście niebezpieczeństwa, i to pokazuje nam dzisiaj. Ta przypowieść, że te ziarna padają na różną glebę, czyli byśmy powiedzieli, ten sposób przyjmowania ziarna przez nas jest różny, to nasze serce jest różne i dzisiaj widzimy to jako niebezpieczeństwa, nie jako coś, co jest niepokonalne, jako coś, co jest niemożliwe, że z zasady jestem skałą, jestem wśród cierni, czy jestem tą drogą, że to już jest niemożliwe, że się nie zmienię. Uboga ciągle wszystko jest. Możliwe. Więc faktycznie miejmy tą świadomość, że to ziarno pada na drogę. I tą drogą są ci, którzy słuchają słowa. Potem przychodzi diabeł, zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli. Ale słowo padło. I potem przychodzi diabeł, czyli przychodzi wróg, przychodzi nieprzyjaciel, który chce powiedzieć: słuchaj, tak się nie da żyć. To słowo jest nierealne, to słowo jest nie dzisiejsze. to słowo nie jest dla Ciebie. Ja mam dla Ciebie lepsze słowo, inne. To zabiera w to miejsce, stawia zupełnie inną propozycję czy inny kierunek, byśmy powiedzieli, inną drogę, chce zmienić nam drogę naszego życia. Potem padam, widzimy, że to słowo, że to ziarno pada na, na skałę. To są ci, którzy, gdy usłyszą słowo, z radością przyjmują, lecz nie mają korzenia, wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. Nie mają korzenia. Nieraz święty Paweł mówi, abyśmy się zakorzenili w Chrystusie, abyśmy przyjęli to słowo i bardzo mocno, głęboko zapuścili w nasze serca. Nie wierzyć do czasu, kiedy nam się to podoba, kiedy powiedzmy, mamy taki moment życiowy i teraz to ja trzymam się Pana Boga, a potem znikam. Kiedy przychodzą jakieś pokusy, wtedy odstępujemy, no bo przychodzi pokusa, czyli znowu inna propozycja, inna możliwość, i ja teraz się już z tego wszystkiego Wycofuje. Wierzyć do czasu, wierzmy do pełni czasu, wierzmy do tego momentu, aż przyjdzie Chrystus. Miejmy w sobie tą wytrwałość. Inne ziarno, to słowo pada na ciernie. To są ci, którzy słuchają słowa, ale potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia. Nie wydają owocu. Faktycznie wiele wokół nas jest teraz hałasu, wiele też jest i trosk, wiele też i zmartwień, ale są również i znowu rozkosze życia. Z jednej strony te problemy, byśmy powiedzieli, ja nie mam czasu, żeby chodzić do kościoła, nie mam czasu, żeby się modlić, nie mam czasu, żeby się tym zajmować, mam tyle spraw na głowie. Ale właśnie Pan Bóg nie jest kolejną sprawą na głowie, tylko jest tym, który chce nam pomóc, aby te wszystkie sprawy unieść, żebyśmy mieli wsparcie, że nie idziemy sami, nie jesteśmy sami, ale On jest tym, który w tym, w tej pielgrzymce, w tej wędrówce, w tym całym naszym życiu. Chce nam pomagać. No, rozkosze życia tutaj pozostaje wybrać, czy faktycznie widzę tą radość w Bogu i On mi daje szczęście i prawdziwy pokój, czy te inne rzeczy będą mocniejsze i powiem sobie: znajdę inną formę odpoczynku, inną formę relaksu, czy inne pocieszenie i umocnienie w tych trudnościach. Tutaj no, ta decyzja już należy do nas. To albo co będzie pomagało w naszych trudnościach, czy modlitwa i wsparcie Boga, i bliskość Jego, i ten pokój w sercu, czy inne rzeczy, które na chwilę, trzeba przyznać, na chwilę pocieszą, na chwilę uśmierzą, a pytanie, czy rozwiązą, rozwiążą większość problemów. Na szczęście jest ta żyzna ziemia, gdzie pada to słowo. To są ci, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości sercem szlachetnym i dobrym, do takiego serca prowadzi nas Chrystus. O to się też modlimy. No właśnie Jezu, cichy i pokorny, uczyń serca nasze według serca Twego. Jak dzisiaj mówi Święty Paweł, Jezus jest tym, który złożył dobre wyznanie za poncjusza Piłata. Wiemy, kiedy Chrystus stanął przed Piłatem, w największym, najtrudniejszym momencie, w momencie próby, ale też i w momencie zbawiania całej ludzkości. Niech to nasze serce będzie jak serce Jezusowe, niech będzie tym sercem szlachetnym, sercem dobrym, niech przyjmuje słowo, zatrzymuje i wydaje owoc. Oczywiście jak zawsze we współpracy i przy pomocy łaski Bożej. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.